To niech pani dokończy. O sprawie informowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Poszło o część skweru leżącego pomiędzy podstawówką, przedszkolem, żłobkiem, a wyjazdem z ulicy Skrzetuskiego na osiedlu Sienkiewicza. Parking na 27 aut miał powstać na przedłużeniu drogi osiedlowej w kierunku szkoły. Zdecydowana większość mieszkańców powiedziała nie. 150 podpisów, konsultacja z mieszkańcami i wszyscy powiedzieli, że po prostu nie popierają tego, żeby budować tu parking przy przedszkolu w parku. Tylko po prostu chcą zieleni, zdrowego powietrza, a nie betonów. O tym, jak duże emocje wywołuje temat skweru, można było przekonać się podczas spotkania mieszkańców z władzami gminy. Zdecydowaną większość stanowili przeciwnicy budowy parkingu. Ten parking koło basenów nie jest tak daleko. I naprawdę dla zdrowia, Pawlak mówił, dla zdrowotności. Warto się przejść. Mam problemy z parkowaniem, płacę nieraz mandaty za postój w nieodpowiednich miejscach, także to jest moja decyzja i ja się z tym godzę. I ja nie podpisuję się pod argumentami wszystkich państwa, którzy tutaj wygłosili. Głos zabrali także zwolennicy inwestycji. A ten parking jest potrzebny. Dla mnie, dla tych, co przyjeżdżają, chociaż wiem, że to będzie w gruncie rzeczy inaczej, nie, to inaczej miałoby być. Ale wy chcecie tylko jedno, żeby było zielono i nic więcej. Jestem za tym, że ten parking był, a jeszcze powiem dalej. Najlepiej by było połączyć ulicę Kmicica z ulicą Skrzetuskiego, zrobić jednokierunkową i by załatwiło wszystko. Mieszkańcy osiedla głośno mówili, że nie chcą zamieniać skweru na betonowy plac. Tak też zagłosowali podczas spotkania. To jest wola mieszkańców. To nie ma innej decyzji, która mogłaby to zmienić. No, chyba że mieszkańcy by wrócili teraz tutaj i powiedzieli, albo nie, chcemy parking. Ostatecznie zdecydowano, że skwer przy ulicy Sienkiewicza zostanie. Władze gminy mają jednak plan na budowę kolejnego parkingu. Tym razem wielopoziomowego, po drugiej stronie osiedla Sienkiewicza. Pytanie, czy ten pomysł spodoba się mieszkańcom?